proszę Państwa, dziękujemy, że dają klaski, ale myślę, że teraz jeszcze większe będą klaski, gdy my tu na scenę zaprosimy pana dyrektora Domu Kultury, naszego Środku Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji, już nie wiem czego wszystkiego, pana Mirka Jesińskiego, tutaj do nas na scenę bardzo serdecznie i ówczesnego dyrektora, no musiał się podzielić pracą, prawda, no za dużo było. No to i dyrektora tego Domu Kultury do nas tu zapraszamy serdecznie, gdzie był pan taki młody, wspaniały. Chodź tu do nas, my wspólnie musimy razem. Weźcie tą siocię naszą, weźcie kochą Alinkę i zaśpiewamy razem, tak po lwowsku, kresowo, jak jedna rodzina lwowsko-radzymińska. Piosenkę tak bardzo znaną od was wszystkich, kresową, którą zna każde dziecko. I jest to taki nieoficjalnie drugi hymn Polski, który na referendum można byłoby zatwierdzić. I żeby wszyscy widzieli, że hej, hej, Sokoły, to jest pieśń dla wszystkich obywateli, nie powiem, że Rzeczpospolitej, ale tej obecnej Rzeczpospolitej, daj Boże zdrowie. Hej, hej, Sokoły! Serdecznie, że dzisiaj
Właśnie, przeżyliśmy tą naszą drogę lwowską. No niestety nie udało się komuś pójść może na drogę krzyżową, ale ja myślę, że wspólnie Polacy poznali się ze Lwowa, z Wilmina. Ja myślę, że ksiądz tylko się cieszy, a Matka Boska tam wysoko widzi i również. Otóż jeszcze raz serdecznie z tego miejsca panu Mirkowi, panu dyrektorowi tego Domu Kultury,